Każde wybory są tak naprawdę decydującą próbą w danym okresie oceny formacji politycznej czy partii, ponieważ sensem działania politycznego jest zdobywanie poparcia, dążenie do udziału we władzy po to, żeby realizować własne interesy, interesy określonych ludzi, grup społecznych. I te wyniki można ocenić listy SLD-UP jako na pewno nie w pełni satysfakcjonujące, ale także dalekie od czarnowictwa, ponieważ no, uzyskany wynik prawie 12,5% daje choć pewien solidny bagaż przed tymi przyszłymi wyborami samorządowymi. Ja nie uważam wyborów prezydenckich za najważniejsze, bo my nie mamy systemu prezydenckiego. Najważniejsze są wybory parlamentarne, które być może nawet odbędą się w przyspieszonym terminie w 2010 roku. To, co mnie martwi i o czym mówiłem dzisiaj w wystąpieniu na Radzie Krajowej, to jest to, że wciąż jest bardzo duży rozdziew pomiędzy potencjałem lewicy społecznej, czyli lewicy ludzi konkretnych, którzy myślą w kategoriach sprawiedliwości, równości, równych szans. I takich ludzi jest co najmniej 30-40%, a lewicą polityczną. I z tego punktu widzenia my nie uzyskaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat znaczącego przerostu. Jedyne, co się zmieniło, to jest wewnętrzne przemieszczenie w ramach lewicy politycznej, bo dzisiaj widać, że ta lewica się może tylko skupiać wokół SLD. I dlatego w uchwale mówimy o zaproszeniu do okrągłego stołu lewicy. Ja używam zawsze takiego porównania, że to powinno być jak sękacz, prawda? Że na pewnym rdzeniu wartości, a także organizacyjnym należy, kładąc akcent na to, co łączy, a nie dzieli różne nurty lewicy, skupiać wszystkich. Tak jak kiedyś działał SLD na początku lat 90., że on miał takie dwie nogi, używając języka Wałęsy. Nogę polityczną właśnie SDRP partię, drugą nogę OPZZ związkową i bardzo wiele mniejszych ugrupowań młodzieżowych, kobiecych, związków zawodowych. I trzeba iść w tym kierunku. Trzeba oczywiście bardziej koncentrować się na wypracowaniu programu, na aktywności i trzeba iść do wyborców w sposób taki, który ten nasz program jasno pokaże. To znaczy, że my chcemy właśnie Polski nowoczesnej, jesteśmy bardzo proeuropejscy i sprawiedliwej, że chcemy Polski świeckiej, że chcemy Polski, w której będzie właściwa równowaga pomiędzy interwencjonizmem państwowym a rolą rynku. Nie może być tak, że dominuje obecnie i to widać w ostatnich posunięciach ekipy Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, pójście na wyłącznie rynkowe rozwiązania w służbie zdrowia, edukacji, nauce czy nawet w mediach. Czyli reasumując, te wyniki, one nie w pełni nas zadowalają. Oddano na listę SLD-UP prawie 1 000 000 głosów. Zdobyliśmy 7 mandatów na 50. Trzeba dokonać poważnej analizy, ponieważ są wielkie różnice pomiędzy poszczególnymi okręgami wyborczymi, województwami. Ale to porównanie, i to się nie w pełni udało w tych analizach, powinno być porównaniem komparatystycznym. Porównanie właśnie. Czyli nie liczba głosów oddanych. No bo jak można sobie porównywać liczbę głosów oddanych na 5-milionowym Śląsku, a czy 2,5-milionowym okręgu Warmia, Mazury i Podlasie, a nawet 2-milionowym podkarpackim czy lubelskim. Procent głosów oddanych. I tu widać, że oczywiście w czołówce jest kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie, że bardzo dobrze wypadły takie województwa jak warmińsko-mazurskie, podlaskie, Dolny Śląsk, natomiast poniżej oczekiwań niektóre z tych, które są zamieszkiwane przez najwięcej ludzi, nawet Warszawa, na przykład Małopolski, Świętokrzyski. I spróbując podsumować, ja bym powiedział tak. Ja lubię takie francuskie powiedzenie reculer pour mieux sauter, cofnąć się, żeby lepiej skoczyć. Myśmy się cofnęli jako lewica. W minionych kilku latach próbowaliśmy rozmaitych rozwiązań organizacyjnych i tak dalej. Cofnęliśmy się. Teraz możemy wracać, żeby lepiej skoczyć, żeby lewicę wprowadzić na poziom taki, jaki ona zasługuje, czyli mieć w perspektywie tych wyborów co najmniej 20% stałe poparcie, mieć jak najwięcej naszych prezydentów, burmistrzów, miast, wójtów, członków radnych w sejmikach samorządowych, mieć dobrego, silnego kandydata czy kandydatkę w wyborach prezydenckich i w wyborach
parlamentarnych mieć frakcję, która najlepiej, żeby była co najmniej dwukrotnie liczniejsza niż obecnie.